Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj moja paczka z ikoną Medium lub Prime za 15 słapów. Tutaj tradycyjnie wyświetlają się osoby, które ostatnio zasubskrybowały kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to klikajcie czerwony przycisk subskrypcji, a pewnie pojawicie się w kolejnych materiałach. Co trafimy? Zobaczcie sami. Startujemy! Dobra, moi drodzy, uzbieraliśmy 15 słapów, no i teraz ikona pośrednia lub prime, ale ja nie dopuszczam myśli, że tutaj będzie ikona inna niż prime. Musi być medium. Pytanie, jaka? Zaraz się przekonamy. Pierwsze słapy, przepalamy. No i zaraz, będzie potężna paczunia. No i przepalamy drugi zespół. No i będzie piękna, wyjątkowa paczunia pośrednia lub prime. 15 słapów, aż za to poszło. No flaga Brazylii, Francji, Holandii. To jest poszukiwane. Czy ja się do niej dostanę? Widzowie, jednak nie da rady, bo już zbieramy, słuchajcie, paczki na toty. Okej, moi drodzy, dobiliśmy się, słuchajcie, do paczki z ikoną Prime. Mieliśmy ponad 30 paczek tutaj w sklepie, ale otworzyliśmy 7 i już wszystko gra. Także zobaczmy, moi drodzy, co teraz poleci ikona medium lub prime. Nie dopuszczamy myśli, że to będzie medium. Brazylia, Francja, a może Węgry? Niemcy. Lothar! Błagam! Kurw! Jednak widzowie, to nie jest Lothar. To jednak nie jest Lothar. Ani Michael Balak. Jest to Schweinsteiger warty 500 000. Ale generalnie myślę, że może mieć problem, żeby się załapać do pierwszego składu na Rayo, biorąc pod uwagę, że w pierwszym składzie na środku pomocy jest Zidane Medium 94, warty 3 miliony końców. No i po takim trafie, moi drodzy, od razu Schweinsteiger wjeżdża do pierwszego składu. W trakcie meczu będzie grał na pozycji SP, SPD, w zależności od formacji. No i zobaczymy, Bastian Schweinsteiger! Nie jest to karta lepsza, uważam, od Renato Sancheza, no ale przetestować go trzeba. Więc zobaczymy, czy coś da, czy nic nie da. Damy mu jeszcze jakiś styl gry i będzie jakoś tam śmigał. No i to jest skład. To jest skład, w którym zadebiutuje Bastian Schweinsteiger. Bilans 3-0 Food Champions. Ogromne wyzwanie przez Niemcem. No dobra. Już pierwszy kontakt z piłką Schweinsteigera. Publiczność szaleje na trybunach. Przyszedł Schweinsteiger i się gubi. No dobra, Varane i już piłka do Schweinsteigera. Jezus, jak on gra. Matko jedyna, zobaczmy. Schweinsteiger sam, indywidualnie. Matko jedyna, Schweinsteiger. Schweinsteiger. Jezus, Schweinsteiger. Bastian, Bastian. Ja, jawohl. Bastian Schweinsteiger. Ja, 1-0, ta karta jest chora. Ależ wjeżdża, niesamowita akcja Bastiana. Jeżeli ktoś miał wątpliwości, no to teraz Bastian wszystkim udowadnia, że jest niesamowity. Nie Renato Sanchez, tylko Bastian Schweinsteiger. To będzie nowa ikona Rayo. Zobaczmy, Neymarito, Neymarito. Pięknie, przechodzi o parę. Ula la, 2 do 0. Ależ oni tutaj się świetnie teraz grywają. Neymar, Schweinsteiger. Tymczasem Neymar. Neymar, 3 do 0. I to chyba będzie rage quit. Chyba w pierwszym meczu będzie rage quit. Tak jest, proszę państwa, mamy rage quit. Bestia Schweinsteiger, 8-1 ocena w debiucie, brameczka od razu w pierwszej akcji, rewelacyjny zawodnik. A to składzi kolejnego rywala, no i zobaczymy, czy Bastian sobie poradzi z nimi. Już do Bastiana, Bastian do Johana, mocno, zdecydowanie. No i teraz Johan, pięknie wchodzi. No i tak jest, wszystko się zaczęło od Bastiana. Kapitalnie uruchomił Johana, Johan do Neymara, na pustą bramkę, 1-0. Asysta drugiego stopnia, bestii. Ole, wypuścił Bastian do Neymara, zobaczmy, Neymar do Mbappé i to jest 2 do 0. Jaka piłka do Neymara poszła, matko jedyna. Lol. Unlucky. Tymczasem Cristiano Ronaldo, ależ to zrobił, 3 do 0. No i też nawet jak
składy prosów, to prędzej zobaczycie tam Varana niż Van Dijk'a. Zizou, ależ to pięknie zrobił. Swoje popisowe kółeczko na 4-0. Wow, wow, wow. Ładna brameczka rywala. No. Popisówkę zrobił na koniec. Bastian? Chciałem zrobić Rainbow'a, jednak Rainbow to nie jest najlepszy pomysł w jego wykonaniu. Jeżeli chodzi o przegrane, to nadal z Bastianem nie przegraliśmy. Ta karta jest chora. Dobra, to idziemy na tą ikonę Prime teraz. Kolejna paczunia z ikoną Prime. No musi oddać. Bilans mamy 5-0, nie? Ikona średnia lub Prime. Tutaj musi oddać. Musi oddać. Ale czy odda? Jest Holandia! O jest, o nie! Nie, 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 nie. O Boże! 15 słapów idzie na coś takiego? 15 słapów? O. Ja chory jestem chyba po prostu od tych trafów, które tutaj dostajemy, widzowie. Przecież to jest skandal. Oto kolejna panczunia. Medium lub Baby. Skład dosyć mocny, więc warto by było, żeby coś dało mocniejszego. Hiszpania. Napastnik. Butra. Butra, błagam. Wow! No to dało! No to dało! Boże, już się bałem, że będzie lipa. Bo jak jest ta Hiszpania, to temat rzeka. No ale Butra genio, no to jest... Jeszcze ten medium, więc tutaj oddało totalnie na Emilio Butragenio, warty 1, 2, 1,3 miliona końców. Nice. Czy warto robić ikonę podstawową lub medium? Według mnie tak średnio, ale może zaraz odmienimy tutaj nasze zdanie. Natomiast zobaczmy, co poleci. Da czy nie da? O, to jest pytanie, to jest zagadka. Błagam, Hiszpania, Hiszpania mit? Nie, nie, to nie może być nic dobrego. Jero, matko boska. Nie dało. To oznacza jedno. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego. Skam. Jero, warty 300 tysięcy, ale naprawdę zwykły Gomez jest lepszy od tego Jero. No dobra, kolejna paczka z ikoną. Ale tym razem wersja podstawowa. No i to zobaczmy. Byliśmy w Francji, teraz Jezus Maria. Tę kartę powinni natychmiastowo usunąć z FIFA. Natychmiastowo, po tym odcinku. Składam apel do Electronic Arts. No dobra, to lecimy dalej. Kolejna paczunia. Kolejna paczunia z ikoną. Przed momentem potężna karta z Holandii. A teraz? Uwaga! Da czy nie da? Włochy. Esio Cannavaro? Albo Maldini może. Cannavaro! Panie kochany, jak jest Cannavaro, to nie ma co narzekać, tylko jest mały problem. Bo w przypadku Cannavaro, jego wersja Baby jest lepsza niż Medium, niestety. Niestety, niestety. I to zdecydowanie jest lepsza. Zobaczmy, 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 czy tutaj odda. Czy w końcu zobaczymy ikonę Prime. Nie, no musi być, halo. Tylko dobra narodowość. Francja? SPO Cantona. Cantona? Czy Zidane? Zidane! Matko boska, Zidane! To jest medium, ale w tym przypadku nikt nie będzie narzekał. Zidane, matko jedyna! O, baben. Karta warta 3 miliony końców. Mówiłem, że odda. Mówiłem, że odda. Ja pitole. Zobaczmy, co oprócz Zidana w tej paczce mamy. Może jeszcze jakaś druga ikona? Nie, tylko Zidanu w tej paczce. No ale Zidane. 2,7 miliona końców. Nice, ale dało, ale dało. 25 rzadkich, 8,3 plus. Znowu nie widzę headlinersa. Anglia, słabo, słabo. Co to jest LP? Ooooooo!
Nice! Inform Rashforda! Ale dało! Ale dało! Ciekawe, co oprócz Rashforda w tej paczce będzie. Jeszcze, no tutaj nieco gorzej. Nie ma w ogóle duplikatów, więc mamy Rashforda, który jest warty 900 tysięcy końców. O, baben! Trzy walkouty tylko. Ale Rashford oddał. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jak widzicie, bywało różnie. Ale na raju niestety nie najlepiej. Także łapki w górę na pocieszenie. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, no i na razie!